No, pokrzywa ma młode przyrosty nad starych pędach. Można znowu zbierać czubeczki, jak ktoś lubi herbatkę oczyszczającą. A my sobie wyszliśmy na niedzielny spacer, już po wszystkich szaleństwach. Po koncertach, po sobocie, z której nie nagrywałem za dużo, bo tak naprawdę była dniem sprzątania, pakowania wszystkich ławek, stołów, parasoli. Ale jak takie prace trwają, to też nie ma co pokazywać, bo to jest, wiecie, no, nie ma o czym gadać. A teraz sobie siedzimy w lasku, idziemy na mały spacer. Klara, co prawda, zmęczona potwornie, bo wczoraj cały czas mi asystowała i cały czas chodziła koło mnie i wbiegała do jeziora cały czas. No, miała świetny dzień, ale no, jak na jej kondycję, no to już po prostu zmęczenie było potworne wczoraj. Teraz chłodzimy łapki w lesie, w strumyku. Tak? Dobrze ci w tej wodzie tam? Idę też trochę bez wiary sprawdzić, może jakieś grzyby są. Tak bez wiary, bo akurat nasz las tutaj blisko jest, no jest pięknym lasem, ale nie jest to grzybowy las. O, i powiedziałem, słuchajcie, nie ma grzybów w lesie, a tu kania. Taka ładna na samym starcie. No, jest wysyp chyba kaniowy w takim razie, bo skoro jest już tu od brzegu, to może będzie coś więcej. Ale nie zbieram dzisiaj grzybów, tylko fotograficznie, filmowo dzisiaj zbieram grzyby. Oczywiście wyjdzie na to, że kania znaleziona i robię taką scenę. Nie, nie, na serio. W tym lesie naprawdę rzadko coś rośnie. Pojedyncze grzyby pamiętam tutaj, z tej części lasu. Od nas, żeby coś fajnego znaleźć, to najlepiej wsiąść jednak w samochód i tam z 10 km zrobić zawarte zawronki do takiej części już prawdziwie puszczańskiej, do Puszczy Noteckiej, i tam naprawdę są miejsca, gdzie można coś znaleźć. Mało, tak powiem szczerze, znam te tereny, bo jakoś nie było też czasu, żeby regularnie jeździć na grzyby. Raczej zawsze człowiek się czymś tam zajmował innym. No, natomiast na spacery nasz las jest genialny. Mamy go praktycznie, nie wiem, 400 metrów od uleczalni. Zaczyna się las. Tutaj się rzadko komu spieszy. Śmiejemy się, że tym lasem to można, nie wiem, do Niemiec dojść. No bo to są początki tutaj. Są początki Sierakowskiego Parku Krajobrazowego i bardzo łatwo tak z wyspy na wyspę taką leśną można się przedostać do Puszczy Noteckiej. A to już wiecie, co to znaczy. To są takie niekończące się obszary leśne. Więc jak ktoś jest przyjacielem takich lasów, na przykład ze swoim czworonogiem, albo po prostu, albo na rowery, to tutaj jest raj. Nasza Klara co prawda już jest mało dystansowa, już czasami się patrzy, kiedy padnie komenda, wracamy, żeby już po prostu zawrócić, pojechać, położyć się, ale też i tempo utrzymuje z nią na spacerach, takie teraz powolne. Chodzimy w cieniu. Jak się tak powoli turlamy, to jeszcze mamy jakieś zasięgi. Przy okazji tego spaceru bardzo chcę podziękować wszystkim, których spotkałem w ten weekend. Przede wszystkim Ani, Pawłowi, którzy przyjechali po raz kolejny. Szczególnie Ania z Gliwic. Za każdym razem wielka podróż, także wielkie dzięki Tobie, Aniu. Paweł również, nasz stały bywalec, przyjaciel, rysownik, muzyk, człowiek o wielkim sercu. Także wielkie dzięki naprawdę za to, że byliście. Świetne spotkania w ogóle. Z Tomaszem oczywiście, który ustawia cały ten koncert, tak jak u nas tutaj. Szapoba, Tomku, wielkie zaangażowanie, super impreza i, no i wsparcie, towarzystwo przede wszystkim was wszystkich, to jest bezcenne. No i jeszcze wieczór, który kapitalnie się na koniec ułożył, sobotni, bo spotkaliśmy się z Bartkiem Kioną, który kiedyś u nas w tym roku występował w Stodole. Przegadaliśmy cały wieczór do nocy, do drugiej w nocy przy ognisku. Pozdrawiam Cię, Bartku, dzięki za super gadki, za kupę śmiechu. Takie tak zwane dobre fale i super czas. Warto było po prostu, jak to się mówi, spalić tą noc w ten sposób. Mega fajnie, mega fajny weekend z super spotkaniami. Także mam nadzieję, że będę Was widział tu wszystkich jeszcze nie raz. A jak nie tu, to też gdzie indziej oczywiście. I te spotkania to jest taki fajny wentyl na codzienność i znalezienie towarzystwa, gdzie się człowiek czuje od razu po prostu inaczej, że to życie jest, wiecie, takie wartościowe i jakościowe przede wszystkim, że jest po co żyć i
i się fajnie po prostu spędza taki czas. No, może dosyć takiego gadania, ale las mi pomaga też, nie wiem jak wam, ale fajnie jest pochodzić, pooglądać, odpocząć zielenią, nasycić oczy. Lubię takie weekendy po prostu i polecam wszystkim odpuszczenie tempa, położenie po lesie, pogadanie ze sobą, jak to się mówi. Nie? Ja teraz gadam do kamery, ale tak naprawdę to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że jest czas na dialog ze sobą, na przemyślenia, na po prostu odreagowanie. Tutaj jesteśmy na tak zwanej grządce trawkowej. Zawsze się tu psy, a teraz Klara już tylko, ale kiedyś Jess też zatrzymywały na popas. Się śmialiśmy, że nasze stado musi się popaść. Tu są jakieś wyjątkowo dobre te trawki. To wygląda na taki po prostu dziki pesz, trochę bardziej ostry. No ale to jest pesz z całą pewnością. No i jak widać ten pesz smakuje. Tu są dobre, nie? Dobre są te trawki tutaj, dobre. Fajnie przez lata obserwuje się te lasy. My tu już jesteśmy około 10 lat w tych okolicach. I poszczególne kwatery, poszczególne jak gdyby części bardzo się zmieniały. Pamiętam jak tu nie było lasu kompletnie. Tu jest taka młoda dębina. Malutkie były te dąbki, dąbczaki. Dzisiaj to już są 3 razy takie jak ja. Tutaj, nie wiem, ze 3 lata temu też był las wycięty. Już sosenki są niektóre mojej wysokości. I tak się zmienia wszystko. Część lasu, wiadomo, znika, bo jest już przeznaczona do wycinki, ale też wszystkie te kwatery powoli z powrotem las rośnie, tak jak tu widzicie, po horyzont młody las wszędzie. Fajnie to się obserwuje przez ileś lat. Czasami jest nam smutno, wiadomo, no bo jesteśmy po prostu obserwatorami, że coś tam znika, ale potem fajnie się odradza, obsadzone na nowo. Fajne są takie spacery tutaj i taka powolna obserwacja. Jak widzę, nie tylko ja sobie lubię tutaj w lesie posiedzieć i poobserwować, nie? Bo to jest dużo do obserwacji. Jakieś dźwięki się trafiają, jakieś zwierzę przebiegnie. To zawsze jest atrakcja. Lepsze niż kanapa nawet, nie, Klara? Lepsze. Dziurawiec już pozasychał. Jeszcze można by nazbierać. Sporo liści jest na gałązkach. Także takiego herbacianego materiału jeszcze trochę jest, tylko że już nie ma tych wartości pewnie jako kwiatki. Ale cały czas fajnie pachnie. Takie żywiczne są. Jak weźmiecie dziurawiec i tak rozetrzecie te takie przekwitnięte kwiaty, to zapach jest taki naprawdę jakby takiej świeżej żywicy. Tutaj mamy taką drogę, która kiedyś była drogą użytkowaną, dzisiaj ewidentnie jest zarastającą drogą cały czas. Bywało, że chodziłem na spacery do lasu tutaj z sekatorem w kieszeni i sobie wycinaliśmy tylko taką ścieżkę, żeby się wygodnie chodziło. O, tutaj proszę, zobaczcie. Zobaczcie to. Jaki śliczny okaz, grubaśny. No, to już fajnie. Jakby tak parę takich, to już można by na masełku zrobić, nie? Ale nie zbieram, tak jak powiedziałem. Dzisiaj się cieszę obrazkami lasu. Na samej drodze właśnie starej. Kolejne miłe miejsce w lesie. Lubicie szum wody? Oprócz szumu samolotu w tle oczywiście. Przecudnie. W zeszłym roku, 2 lata temu tutaj były różne takie prace małej retencji w lasach. I powstał tutaj taki próg. Jest taka możliwość, nawet widzę, zatrzymania wody. Jedyne co, to tuż po powstaniu tych takich jazów czy zaporek jakiś mini, nie wiem jak to się fachowo nazywa, warto byłoby pomyśleć o tym, że one w tym pierwszym roku strasznie się zamuliły, bo tu były kopania dużo w tych rowach, w tych strumieniach takiego poszerzania czy oczyszczania. I tuż po tych pracach i po tych intensywnych deszczach w tym roku poszło tymi kanałami bardzo dużo takiego mułu, piachu, błota. I praktycznie cała ta zastawka tutaj no nie zatrzymuje wody, można powiedzieć. No trochę podnosi jak gdyby poziom tej mokrej ziemi, więc automatycznie też trochę wilgotności w ziemi gdzieś obok też. Coś tam podsiąka inaczej. Ale tu się woda nie gromadzi, bo ona jest wypełniona cała po prostu piachem, błotem po brzegi. Dopiero jakby tu wstawić faktycznie jakąś zaporę, no to tu wyżej może zaczęłoby się zbierać więcej wody. Ale myślę, że warto byłoby na tyle, ile ja się znam, a kiedyś pracę też pisałem z wód dawno, dawno temu, no to warto byłoby jak gdyby odmulić, w sensie odkopać tą część
żeby tej wody tu więcej się trochę też zebrało, chociażby dla zwierzyny, czy właśnie w celu tej małej retencji, ale mówię, ja tam jestem w sumie laikiem. Tak czy owak fajnie, że takie miejsca powstają. Trochę wilgoci zostaje wyżej w lesie, zanim gdzieś tam ucieknie. No i ten szum, ja uwielbiam szum wody. Zaczyna się jesień. Słychać spadające liście. Spadające jakieś suche kawałki gałązek. Także Klara się czasami pobudza, bo słychać coś, że coś się dzieje w krzakach. Wydaje się, że zwierzyna. Czasami szumią krople rosy, które spadają z liścia na liść, coraz większe. I potem kapią fajnie na liście, na dole też jest fajny efekt. Słońce dzisiaj pięknie przebija przez te wszystkie korony drzew. Cisza. Chociaż co jakiś czas nawet samolot przeleci. No, wydaje nam się, że jesteśmy z dala od cywilizacji, ale no wiadomo, to nasza łuda. No niestety nie tylko grzyby w lesie. No i dochodzimy nad jezioro Kikowskie. Nasze ulubione tutaj w lesie miejsce. W ogóle w tych lasach mieliśmy tutaj niezłą przygodę kiedyś z Magdą, taką trudną do uwierzenia wręcz. Bo spotkaliśmy takiego młodego czarnego dzięcioła, co jak wiadomo, jak ktoś z Was interesuje się ptakami, to w ogóle nie jest łatwo je spotkać, w sensie dość płochliwe, trzymają się raczej z daleka od ludzi. Czarny, duży ptak z czerwonymi wykończeniami, jak to się mówi, piękny. Spotkaliśmy takiego młodego, siedzącego bardzo nisko na pniu i Jess wtedy go spłoszył, skacząc do niego. Ja próbowałem robić zdjęcia. Zaraz zobaczycie te zdjęcia i ten spłoszony dzięcioł usiadł Magdzie na kurtce. To jest po prostu niesamowite. Mamy takie zdjęcie, teraz je zobaczycie, jak ten dzięcioł po prostu siedzi Magdzie na kurtce Moro. Może przez to, że była też kurtką Moro, wydawało się, że to jest jakiś krzew. I przez chwilę usiadł, zdążyłem to zdjęcie zrobić. A nasz biały dzięcioł już był oczywiście w wodzie, jak co dzień. Klara, jak tam woda? Dobrze ci? Masz tu wypas ten weekend. Idziesz do wody jeszcze? No to chodź, idź do wody sobie, idź. To jest największy raj. Klara nawet przyspiesza od razu. Tak, to nie ma siły, ale tak, to ciotka idzie jak strzała. O. Zobaczcie, jaka to jest piękna enklawa tutaj. Nasz blablador brodzący. Dobrze ci? Fajnie, nie? Dobre jeziorko jest. Powiedz, ja tam lubię być w jeziorku. Chłodzimy pod wozie, nie? Super jest. No. To jest oczekiwanie, aż pan coś rzuci, bo jeszcze można byłoby popłynąć. No nie wiem, rzucić? Rzucić małego kija? Chcesz? I chcesz tego kija, tak? Chcesz kija? No już czuwanie się włączyło. No to leci. No nie można psu odmówić, no. No jest raj. Jest. Zwycięska Klara. Masz kija? No to fajnie. Teraz go możesz zniszczyć oczywiście, nie? No tu jedno z moich ulubionych miejsc, czyli taka turystyczna ława nad jeziorem Kikowskim w lesie u nas. No powiem tak, można tutaj siąść i się zamyślać, posłuchać sobie ciszy. Korzystając z tej ciszy i cały czas namawiając Was na wyjście do lasu. Dzięki za obserwację. Tak szybko pyknęło kolejne 50 subskrypcji, więc bardzo Wam dziękuję. No i już zwyczajowo kubeczek. Przepraszam za te dźwięki, bo ktoś odpowiada akurat na jakąś wiadomość. 350 to dla mnie bardzo dużo, bo jak wiecie, założenia kanału są takie osobisto-podróżnicze.
Więc fajnie, fajnie, że jesteście, fajnie, że obserwujecie coś tam, czasem napiszecie. Dzięki wielkie. I zwyczajowo, skoro pykła 50 kolejna, to wlatuje kubeczek, który tutaj teraz widzicie z plaży w Jastrzębiej Górze. Tym razem proszę, napiszcie słowo las, albo napiszcie jedno zdanie z tym słowem las i może napiszcie, czym jest dla Was las. Byłoby fajnie. Podzielcie się swoimi refleksjami leśnymi. No i jak zawsze zrobimy potem losowanie spośród słów las. Do kogoś wyślę z przyjemnością wielką kubeczek, naklejkę. Z wielkimi jeszcze raz podziękowaniami za to, że obserwujecie i jesteście. A dzisiaj odcinek taki typowo spacerowo-leśny. Nie wiem, czy on się w ogóle Wam spodoba, czy nie. Możecie też napisać, czy chcecie więcej takich przyrodniczych spacerów. Bo ja jestem na 100% za, jakby co. Włóczęga po jakichś dzikich ostępach to jest to, co bardzo, bardzo lubię. Zresztą ta pani tutaj też nie mówi nie. O, jest zamyślona teraz, patrzy sobie na jezioro. Jest zmęczona też oczywiście, ale wiecie, takie spacery zawsze fajne. Także gdyby coś, napiszcie, czy spacerujemy razem też w odcinkach po takich fajnych, dzikich miejscach, czy raczej nie. Jak nie, to nic nie piszcie, nie? No. W dole jeziora Kikowskiego jest taka jak gdyby zarośnięta jego część, gdzie jest olszyna. Teraz jest niski stan wody. Jest takie bagnisko zostało. Co oznacza, że prawdopodobnie zostały rozwalone tamy bobrów poniżej. Czasami jest tutaj tak utkane mocno, te tamy są tak dobrze zrobione, że woda stoi bardzo, bardzo wysoko. Aż po drogę, po której tutaj teraz sobie idę, czasami tutaj dosłownie z brzegu jest już woda. Świetne tutaj są te przejścia, bo to jest taka kolejna droga właściwie, która czasem jest użytkowana gdzieś tu pewnie przez lasy, albo tam dalej są pola i po prostu niektórzy tu pewnie dojeżdżają do łąki, żeby skosić być może tą drogą, ale słuchajcie, no takie miejsca tutaj są. No tu jest jedna z tych tam, pod takim zwalonym dębem. Jest troszkę jak gdyby odbudowana, już widzę. Bo rzęsa się zatrzymała w tym miejscu. Z tamtej strony płynie ta rzeczka, ten strumień z jeziora. I tu widzicie po ilości tych gałęzi po bokach, jaka była tama wielka. Jak wysoka stała woda, to widać też po ziemi, gdzie nie rosną rośliny, tam wszędzie była woda. Tu gdzie stoję, to też wszystko było zalane. Ale widzę, że poziom dalej na strumieniu jest duży, co oznacza, że niżej też na pewno są bobrze spiętrzenia jakieś. Zobaczcie, tu jestem już sporo niżej. Wszystkie te drzewa tutaj stają w wodzie. Gdzieś zaraz dojdziemy najprawdopodobniej do tamy i myślę, że jest to tam w pobliżu małego mostka, który często tutaj bobry tamują. A to z kolei jest podbiał, słuchajcie, to co niektórzy z Was zbierają wiosną na syrop, takie małe żółte kwiatki. Nie mówię o mniszku, nie mówię o tak zwanym miodku z mniszka, tylko jeszcze wcześniej, jeszcze zanim wszystko się robi zielone, zanim są trawy nawet, jeszcze sam jest sucho, wychodzą takie żółte, pojedyncze, lepkie kwiatki. To jest podbiał na takie syropy, na kaszel i tak dalej. I teraz mało osób wie, że te liście, takie fajne, młodsze liście, że te liście można też wykorzystywać w tym samym celu. Wystarczy poszatkować je, zasypać cukrem i zrobić sobie taki syrop na kaszel. Żeby było ciekawiej, one są też tak aromatyczne, jak te kwiaty wiosną, więc prawie cały rok można sobie, oprócz oczywiście zimy, przygotować z takich młodszych, fajnych, soczystych liści taki syrop na kaszel z podbiału. O, cała dolinka jest tutaj zalana. Zobaczymy, jak wysoko będzie ten poziom wody tam, gdzie idziemy, czy czasem woda nie wychodzi na drogę, bo tutaj też tak bywało. O, a mniszek to często właśnie podbiał jest mylony z mniszkiem. To, co najczęściej nazywacie mleczem w ogóle, czyli jeszcze inna roślina, bo mlecz to w ogóle jest trzecia roślina. I raptem tu jesienią, proszę, jakiś zaległy sobie wyszedł. Dawno tu nie byłem. Jestem właściwie na takim przepuście, to nawet nie jest mostek. Chciałem Wam pokazać tutaj ten wysoki poziom na strumieniu, ale powiem szczerze, tu tak zarosło. Takie są zawaliska, tu leżą całe drzewa, tam jest ta woda. Ale słabo to widać. Bywało, że bobry właśnie czopowały ten przepust. To jestem teraz dokładnie na przepuście. No, a mogę tylko pokazać, że tam faktycznie jest woda i nic więcej nie widać. Zobaczcie, jaki tu jest galimatias, pni, gałęzi, wszystkiego. Z tej strony tak samo, zobaczcie, pozwalane drzewa poupadały tutaj
Całe pnie poschniętych, tutaj tam jakiś świerk uschnięty, ale widzę, że wysoki poziom jest jeszcze dalej, tak jak teraz widzicie, niżej. Tam za chwileczkę łączą się dwa strumienie i myślę, że wiem, w którym miejscu będzie taka gigantyczna tama, którą być może uda nam się tutaj pokazać. W cieniu mniszki jeszcze więcej tu jest tych mniszków. Drugi rzut ewidentnie, no, ale zdarza się, wiele roślin. Zdarza się, że kwitnie po raz drugi lub nawet trzeci. Fajnie, bo tak trochę przenosi mnie do maja. A do maja niestety jeszcze pół roku. Kolejny przykład. Bodziszek jakiś. Geranium. Więcej tu śladów mieszkańców lasu niż ludzi. I zobaczcie, tu jest jakiś kopytny, w sensie nie wiem, jakiś jeleń chyba, czy łania, bo nie jest to duży ślad. Ale tu zobaczcie, łapsko i teraz pytanie, psie, wilcze, dość duże, szerokie, takie bardziej jak naszej Klary, więc podejrzewam, że raczej psie. Co nie znaczy, że nie ma tu wilków, są. Tu już i sąsiedzi wilki widzieli, ja widziałem raz przed samochodem wilka. No i znalazłem kiedyś w lesie takie miejsce, gdzie wilki ewidentnie rozparcelowały chyba jakąś sarnę. A teraz już Klara zrobiła swoje, tu dołożyła. Podobne. Także tak, mamy tutaj wilki. No lasy są wielkie. Wilków teraz nie brak, ale to bardzo dobra wiadomość. Już powoli słychać szum. A to znaczy, że jesteśmy na tamie, przy tamie. Nie będę się tam wcinał, ale zobaczycie to. No imponująca budowla. W tym miejscu tamy pojawiały się wielokrotnie. Ale teraz to jest takie spiętrzenie ponad metr. I jak zwykle u bobrów poniżej też jest wysoki stan. To znaczy, że za chwileczkę będzie kolejny poziom i kolejny. Także mają tu miejsca i do żerowania, i do bytowania. Zabezpieczony poziom wody. Powiem wam, że uwielbiam tą drogę. To przejście tutaj na łąki. Tu pojedyncze razy dosłownie kogokolwiek spotykaliśmy. I to jest super. Prędzej tu wyskoczy jeleń czy sarna niż człowiek. To jest takie wyjście na łąki i po to ta droga też między innymi jest, bo myślę, że tędy dostają się ci, którzy uprawiają tę łąkę, ale zobaczcie, zbuchtowana i to całkiem świeżo. To są chyba dzisiejsze nawet rycia, wszystko bardzo świeże, trawa wywalona do góry nogami. No, Klara, dzikusy były. Gdzie są dzikusy, Klarka? No mają tu idealne miejsce na baraszkowanie, szukanie pędraków w takiej łące dość żyznej, idealne miejsce. Normalnie tylko ryć. O i tu mamy takie rozległe łąki. Pies może sobie pochodzić luzem, bo nie ma tu żadnej konkurencji. Zapaszki fajne, nie Klara? Takie podzikusowe zapaszki to są fajne. A to z goździkowatych. Nie wiem, nie jestem pewien, czy to jest saponaria, mydlnica, czy co to jest, ale coś goździkowatego. I proszę, też nie ta pora roku. Gdzieś tam się kruk odezwał. O, słyszeliście? Crow. Fajny jest wrześniowy las. O, kraczę sobie. Fajny jest wrześniowy las, bo... Przerywa mi kruk, ale niech sobie kracze fajnie. Ma taki fajny ten dźwięk. Nie wiem, czy go widzicie, bo jest za mały, ale tam krąży kruk właśnie. O, teraz. Nie ma owadów. To jest też piękne we wrześniu, słuchajcie. Praktycznie nic nie bzyczy. Ptaki śpiewają. Owady nam nie włażą do oczu. Nie, Klara? No, tylko pan wymyślił za długi dystans pewnie, jak zwykle. O, czeremcha jeszcze, ale już taka przeschnięta, już jest po sezonie. To już się nie za bardzo nadaje do niczego. Chociaż do nalewki pewnie by się nadawała taka sucha. Jest hiper dojrzała i na pewno dużo słodyczy w niej jest. Zobaczymy, czy ekspertka, co ekspertka na to. O, ekspertka lubi. Ona sama zbiera też czeremchę z drzewa. Powoli zataczamy z Klarą spore okrążenie. Nasza największa tutaj taka pętla
Mówimy zawsze przez Bobry, tak jak widzieliście, przez tamy bobrowe, przez łąki. No ale nie ma tutaj grzybów. Odwiedziliśmy nawet takie jedno miejsce, moje prawdziwkowe, gdzie regularnie, nawet jak jest susza w takim dołku bagnistym, pojawiają się borowiki. Ale niestety, nie tym razem. Tam również nic. I nie jest to jakieś moje zaskoczenie absolutnie, bo tak jak mówiłem, tutaj grzybów akurat w tej części lasów czasem po prostu nie ma, albo nawet często nie ma. No i tutaj na krzyżówce skręcamy w prawo, to jest najdalszy punkt naszej trasy. Klara już trochę ma w pompie jak zwykle, bo pan przegonił po najdłuższej trasie, jaką znamy, po bobrach, po łąkach. Dawno nie byliśmy z psem na tej trasie, bo zawsze była za długa, zawsze upał, psy już słabe. O, zwykle koło tego kamienia tutaj granicznego, dawnego. Zmieniamy kierunek. O, trzeba drogę oznaczyć oczywiście, bo to ważna krzyżówka. Piękne te lasy są, uwielbiam. Tu w lasach też jest takie miejsce po spalonej leśniczówce. Fajne, fajne. I teraz taką piaszczystą drogą idziemy na pola i w kierunku naszego strumyka i domu. Klara, co to za kamyki? No, nieustannie kupa kamieni będzie mi się już kojarzyła tylko z jednym kanałem na YouTubie. Oczywiście pozdrowienia dla władcy kamieni. Jak nie wiecie, o co chodzi, to oczywiście zapraszam na kanał Mr. Lony. Warto. Daj no ten ryjek, pokaż Klara. Daj dzioba. Daj tu pokaż do kamery trochę tego twojego dzioba, pokaż. Przyszedł pies na pieszczoty, drapanki, tak? Przyszedł, no dobry pies. Ogon chodzi, to najważniejsze, po takim marszu leśnym. Po takim dużym marszu leśnym jesteś dzielna dziewczyna, dzielna. Pospałaś na trawie i od razu lepiej, nie? Gdzie jest psanos? Nie ma psanosa. Nie ma psanosa, oj nie ma. Dobre psisko, no już. No już morda. No kończymy. Kończymy ten pobyt weekendowy. Trochę koncertowy, trochę leśny. Posprzątane troszeczkę. Teraz do domku jedziemy, tak? Jedziemy. Jedziemy do domu, tak jest. Jedziemy. No to już wiecie, jedziemy do domu. Mam nadzieję, że nasz leśny spacer wam przypadł do gustu. I jeżeli to był dobry pomysł, dajcie znać. To poprowadzimy was to po prawdziwych ostępach. To jeszcze naprawdę nie były te najdziksze strony Orla, Uleczalni i tutejszych lasów. Jest gdzie pochodzić. Jest to pokazać. Także możemy również wracać w takie dzikie miejsca. A na dzisiaj tyle. Mogę zdradzić, że dzisiaj jestem po długiej rozmowie z Piotrkiem, którego znacie z kilku odcinków, między innymi z naszej wyprawy do Hiszpanii. Jak ja rozmawiam z Piotrkiem, to wiecie, że coś jest na rzeczy i tak naprawdę ruszamy dosłownie pojutrze w kolejną podróż. Zapraszam zatem, będzie ciekawie, będą nowe miejsca, zatem tym bardziej zostańcie, nudy nie będzie, pamiętajcie, nie? Wszystkiego dobrego, dzięki za wszystkie łapy i niedługo się widzimy.